nasz klasztor, karczówka, a my jedziemy na grzybki, czyli na kurki. Matupyza na kolejnym wypadzie na grzybki, rekonesans za kurkami, zobaczyć czy są kurki, czy kurek nie ma, jakąś zupkę kurkową, więc dlatego taki szybki wypad z żoną na rowerze i zaczynamy dzisiejszą imprezę w pogoni za tymi grzybkami. O, proszę bardzo, tato za mała i jest pierwsza kurka, godzina 12:20, więc jakiś krótki materiał naszego wspólnego grzybobrania w pogoni za kurką i zobaczymy co jak i zaczynamy, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i drodzy Państwo, jedziemy z tym koksem. Tak jest. I żono, co dzisiaj zbieramy? Kurki, ale najpierw co zrobimy? Komary chcą zjeść. To wypsikamy się. Najpierw pana męża. Tutaj. Plecy. Plecy. Tu. I jedziemy. I zrywamy nasze grzybki tu. I szukamy naszych kurek. Dobrze, a więc zostańcie z nami i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I o coś takiego mniej więcej nam chodzi, zobaczcie. Może szału nie być, bo to las często odwiedzany przez rowerzystów. Niedaleko jest ścieżka rowerowa, ale daje radę, drodzy Państwo. Więc zbieramy te najfajniejsze zdobycze, czyli już te fajniejsze grzybki spod naszych liści. Okej. Okej. I obiecuję Wam, drodzy widzowie, sami z tego zobaczycie, że z tych grzybków będzie zupa z kurkami, ale musimy trochę ich nazbierać, tak aby była intensywny smak zupki, więc tak mówię, będzie zupka z kurek. Tak, drodzy Państwo, u nas być może kończą się kurki z tego względu, że wcześniej było więcej. Ale ja pracowałem, wybierałem inne lasy prawdziwkowe w pogoni za borowikiem. Więc teraz jeszcze takie ostatki z tych lasów, gdzie zbieram grzybki
No ale jeszcze widzicie, się trafiają górecki, kupecki, a nasze kurecki. Komary szamią, gryzą. Też głodne, żądające ludzkiej krwi. A my szukamy naszych leśnych, pomarańczowych czy żółtych, jak go zwali, tak go zwali, przyjaciół. Tutaj jest ładna żona, weź no, wyciągnij, nakręcimy, zobaczcie ostatek, ale będzie ładna, wyjmij ją. Jak to mówię, drodzy widzowie, sztuka to sztuka, więc zupka będzie. Będzie, drodzy widzowie, zupka. I wiecie, kto dla was ją ugotuje. Tym razem nie moja żona, tylko Pyza. Pyza. No zobaczymy. Żebyście się razie, czasami nie zdziwili. Na razie zdziwili. Nie przekładamy po torbie. Okej, dobrze, szukam dalej. Drodzy państwo, więc zobaczymy troszkę dalej. Na razie na zupkę już jest, ale wiecie, jak to jest. Nie jesteśmy przygotowani. Szybka piłka, jak to mówię. Przejazd rowerami. To nie ma tak, żeby nazbierać grzybów i na rowerze sobie pojeździć, bo trzeba wybrać jedno z dwojga. Albo jeździmy na rowerach, albo zbieramy grzyby przy szybkim wypadzie. A u nas i jazda na rowerze, jak widzieliście to na filmie, i zbieranie szybko grzybków, tak aby starczyło tylko na zupkę. To jeszcze zobaczymy po drodze w paru miejscach i jedziemy na Kielce. Zobaczcie, zawsze sypiemy i nasze kurki. Akurat na zupę starczą. Komary latają strasznie, jak widzicie. A my jeszcze przejdziemy kawałek. O, miałem swoim torem iść. Co, a to jest twój tor? Tak? No, od kiedy jest twój tor? Od zawsze. No. Jeszcze to trochę tędy, trochę tędy, trochę tędy, trochę tędy. Chciałem coś, no zobaczcie, jak gryzą komary. Okej. Dobra, dobrze. Drodzy państwo, szybka piłka, godzina 12:49, więc pomału kończymy. Jak widzicie, no, to żeby to nie upadło. Tak, widzicie, grzybki są. Zobaczcie sami. Szybki, prosty sposób, akurat na zupkę, i tak to mniej więcej się prezentuje, nasze grzybki do zupki. A więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że jesteście ze mną. Coś o ciebie, żono? Nic zadać, nic ująć. No to nie, wiesz, co z tego masz zrobić teraz? No przecież ty mówiłeś, że zrobisz zupkę. Ale drodzy widzowie, no, wiedzą, że ja żartuję, nie? Mhm. Bo ze mnie taki kucharz jak... Gotowo, to było wszystko surowe. No, no weź już, nie, no, no żono, wiesz, wszystko. No widzowie... Nie w ogóle gaz włączyć. Widzowie, ja dla was wszystko, Kielce, Warszawę, Skarżysko, wie, ale najlepsza zupka będzie od mojej żony. Z drogi albo szybciej. To nie tak.
Dawaj! No i rura, żono! Yeah.